Serwus, YouTube, dzień dobry, z tej strony Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj z okazji walentynek wszystkiego najlepszego dla was, widzowie. Wy jesteście moimi superaśnymi walentynkami i wiecie co, z tej okazji możecie sobie łapkę w górę, że jesteście walentynkami. To jest świetna okazja na zostawienie łapki w górę. I swoją drogą dziękuję wam za prawie że 90 tysięcy obserwujących na Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to koniecznie zaobserwujcie mojego Instagrama. A dzisiaj, widzowie, no jesteśmy na Palionowie, w końcu Palionowo Minecraft. I wiecie co, o, ja wiem, że to jakieś niebezpieczne rzeczy są, jakieś tam katnapy tutaj grasują i tak dalej, i tak dalej. No mój dom, widzowie, jak widzicie, jest ogólnie fioletowy, ale słuchajcie, to nie jest ważne, ponieważ dzisiaj są walentynki, święto zakochanych, ja tutaj mam przed sobą shulker boxa. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. O kurczę blado, dobra, ile tu jest kwiatuszków? 26, słuchajcie, tulipanów. No i mamy, słuchajcie, też tutaj jakąś książkę. No dobra, okej, to sprawdźmy, co jest tutaj napisane. Zobacz Messengera, pobierz i daj mi znać. Okej, okay, jest to dosyć ciekawe. Sprawdzam w takim razie Messengera. No dobra. Widzę, że tutaj Szczypson do mnie napisał i wysłał mi coś, jakiegoś linka. Także słuchajcie, w takim razie pobieramy i zobaczymy, co to takiego jest. Szczerze, zaczęłam się trochę stresować, bo nie wiem, co on takiego wymyślił. Pobrałam, moi drodzy, mapkę. Jest to ta mapka na samej górze, czyli tajemniczy walentynkowy świat. Więc słuchajcie, klikam oczywiście i wchodzimy na ten tajemniczy walentynkowy świat. Dobra, ładuje się tu. Okej. Okay. Jesteśmy! No dobra, słuchajcie, jesteśmy w jakimś miejscu, okej, jest tutaj coś różowego, mamy tutaj napis cześć i tyle w temacie. I z tego, co tutaj widzę, to mamy jakieś różowe tulipanki i tak dalej, no dobra, okej, może pójdźmy, słuchajcie, po prostu do przodu. Ja nie wiem, ja się zaczęłam stresować. Chociaż wiem, że nie ma czym, to jednak, no wiecie, widzowie, jak to jest, no ale dobra, idziemy, słuchajcie, po prostu do przodu. I tutaj jest to jakieś strzałki na lewo i na prawo, no dobra. No, jest tam, słuchajcie, jakieś zejście w dół, co to ma być? Dobra, okej, okay, schodzimy po prostu i lecimy. Nie ma tak łatwo. Chyba to będzie jakiś, o nie, labirynt. Najgorzej, słyszę jeszcze jakieś, kurde, tutaj zombiaczki. No dobra, ten labirynt to będzie jednak, słuchajcie, cięższy niż przypuszczałam, no ale, słuchajcie, próbujemy. Damy radę, mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, okay, idziemy tutaj, patrzcie, elegancko. Czyżby to było... W stronę wyjść. O nie, to nie jest stronę wyjścia. Dobra, musimy się teraz cofnąć strasznie daleko. Tutaj też nie. Ej, dobra, dobra, to będzie ciężki, tak, słuchajcie, labirynt. Ja nie wiem, jak ja dam radę. Już nie wiem, skąd ja przyszłam i gdzie ja byłam, a gdzie mnie nie było. Kurde, dobra, okej. Okay. Faktycznie to nie jest wcale łatwy labirynt. No tutaj weszliśmy, to może słuchajcie w lewo. Pójdźmy w lewo. Może lewa strona to będzie ta dobra. Okej, okay, to nie będzie... A, ja nie mogę. Ej, dobra, ja jestem mega podjarana tą całą sytuacją. Ty, czekajcie, bo ja znowu się skupiłam. Gdzie ja mam teraz iść? Ja nie wiem. Dobra, kurde, czekajcie. Gdzie mam iść, w którą stronę? Dobra, pójdźmy teraz w prawo. Jeszcze raz, spróbujmy to. Ale ogólnie to chciałam powiedzieć, że ja, słuchajcie, też na Szczypsona coś przygotowałam. Nie jest to takie spektakularne jak tutaj ta mapka, ale mam nadzieję, że też będzie dosyć fajnie, ale to zobaczycie pod koniec odcinka tego dzisiejszego, widzowie. O kurczę, dobra, ja nie wiem za bardzo, o, czyżby to było gdzieś już tutaj, nie, ej, dobra, ten labirynt jest strasznie ciężki, ja nie wiem, jak ja mam go, kurde, przejść, ja mam wrażenie, że ja cały czas wchodzę w ten, w zaułki jakieś. No nie, ej, nie, tego labiryntu sobie przejść się nie da zdecydowanie. No widzicie, ja naprawdę tutaj próbuję, staram się jak mogę. Ale ja mam wrażenie, że cały czas się cofam. Ej, czemu ten labirynt jest taki trudny, moi mili? O co tu chodzi? Dobra, ja chyba się cofnęłam bardzo. Pójdziemy może, słuchajcie, teraz tędy. Chociaż ja nie wiem, czy ja tędy byłam, czy w sensie tutaj, czy byłam, czy nie było mnie. Okej, okay, tutaj widzę, że jest ślepy zaułek, to słuchajcie, idziemy w takim razie tam. Dobra, nie, nie, no ja się chyba poddaję, widzowie, ja nie umiem tutaj przejść tego labiryntu. Czemu jest taki trudny? To miał być fajny, sympatyczny, walentynkowy odcinek, a tutaj po prostu krążę po jakimś labiryncie, z którego nie da się wyjść i w ogóle absolutnie nie ma żadnego wyjścia już. Nie wiem, czy ja się cofam, czy idę do przodu, czy co ja robię. Okej, okay, ale to wygląda... Jakby mnie tutaj jeszcze nie było, przynajmniej tak mi się wydaje, okej? Okay? Oj, dobra, to będzie, słuchajcie, trudne. O, jest, udało się w końcu! Dobra, myślałam, że nigdy jeszcze go nie zrobię. To co tutaj mamy? Aha, tak, o nie, parkour, Szybson wie, że ja nienawidzę parkoura, no ale dobra, może jakoś damy radę. Okej, okay, no dobra, no właśnie, słuchajcie, no poszło pękło, jak widzicie, poszło pękło. Było blisko, ale no niestety, nie najbliżej. Dobra, widzę, że to jest ciężki
Parkour trochę, w sensie dla mnie, no ja wiem, że dla każdego innego człowieka byłby najłatwiejszy parkourem jakiego, o, byście widzieli, ale ja po prostu nie umiem w parkoury, dobra, ale patrzcie, udało mi się, zaprawdę na tej game mode, ale nie będę oszukiwać, ej, patrzcie, widzieliście to, jaki parkour tutaj był piękny, no ja jestem pod wrażeniem swoim własnym, okej, idziemy, słuchajcie, dalej. Ej, dobra, ja jestem mega ciekawa, co tam sobie dalej jest. Mam nadzieję, że już żadnego parkoura nie będzie, bo ja nie potrafię w parkoury, więc Szybson, błagam, nie rób mi tego. Dobra, wychodzimy sobie z noc. Podążaj za różowymi kwiatkami. Okej, dobrze, no to w takim razie idziemy za tulipankami. No dobra, tutaj mamy, słuchajcie, tutaj kolejne, coraz więcej tych tulipanków. Wow, that's crazy. Ej, szczerze, jeszcze nigdy w życiu nikt dla mnie czegoś takiego nie zrobił, to jest mega słodkie. Okej, minecarty. Jak słodko to jest w ogóle wszystko zrobione. No dobra, chyba musimy sobie tam po prostu wejść. I teraz jedziemy. No dobra, Jezu, ej, to jest takie fajne, to jest takie miłe uczucie, jak ktoś takie coś zrobił. No dobra, ktoś musiał, wiecie, poświęcić ten czas, postarać się zrobić coś. Okej, dobra, jesteśmy, wylądowaliśmy. Chyba mam iść, słuchajcie, za tymi kwiatuszkami dalej. O, tam jest jakaś tabliczka. Dobra. I co my tutaj mamy? Na tej tabliczce mamy strzałki w prawo, kolejne w lewo. Teraz tam, słuchajcie, są tabliczki. Oki. Dobra. Dobrze, to już sobie jest tutaj. Okej, znowu chyba... Jezu, to są wokoniki w kształcie serca. Chyba znowu tutaj musimy sobie wsiąść. Także dobra, jedziemy w takim razie. Ej, ja nie mogę, to jest tak ciekawe, jestem ciekawi, co tam kurde jest. Ale dobra, tam jest jakąś tabliczkę. Okej, czekajcie, wrzucę ten wagonik, bo nam jest chyba niepotrzebny, chyba że będzie potrzebny, no to przypał. Ojejku, tutaj napis, czy zostaniesz moją walentynką i musimy podjąć teraz decyzję. Ej, aż mi tak się w serduszku fajnie zrobiło. No dobra, no widzowie, wiadomo, no oczywiście, że tak. Ojej, cię kręcę, co to jest za fajerwerka? Tej szafa wyleciała. Ja chcę jeszcze raz. O ja cię, ej, mega cute. Ej, naprawdę. O, coś są jeszcze jakieś tabliczki. Chodź na palionowo, czekam. Okej, dobra, widzowie. Idziemy na palionowo, w takim razie do mojej walentynki dzisiejszej. Dobra, widzowie, jesteśmy na palionowie, więc idziemy teraz po Szybsona oczywiście i musimy mu podziękować serdecznie i przy okazji dać mu ten mój prezent, słuchajcie, walentynkowy do mojej minecraftowej walentynki. Dobra, mega miło mieć minecraftową walentynkę, to jest, słuchajcie, najmilsza rzecz na świecie. Okej, o, jest tam, cudownie. Dzień dobry, Szybson. Dzień dobry. Co tam słychać w tym, prawda, cudownym dniu? W cudownym dniu, no bardzo bym chciała ci podziękować za cudowny prezent i za takie... Podobało się? Bardzo mi się podobało, szczerze. No, wzruszyłam się, naprawdę się wzruszyłam, więc dziękuję tobie, moja minecraftowa walentynko i chciałabym też cię gdzieś zabrać i coś ci pokazać, więc zapraszam cię bardzo serdecznie. Chodź. Nie jest to takie spektakularne jak twoja tutaj mapka, prawda, ale zapraszam cię bardzo serdecznie. Ja się znam na robocie. No wiadomo. Ja naprawdę nie wiem, gdzie ty masz, ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ja mogę obok siebie w ogóle chodzić i myśleć, bo to jest taki mózg, nie, po prostu widzowie, mózg, serce, no po prostu szok. Szok i niedowierzanie, ale dobra, chodź. Kiedyś była taka reklama z mózgiem i sercem, jakiegoś... sieci telefonicznej, ale ja nie pamiętam, jaka to była sieć. O kurczę, ja też nie pamiętam. Ale dobra, słuchaj, Szybson, zapraszam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, o co ci chodzi, ale zapraszam cię bardzo serdecznie do walentynkowego... Secret Base. Tak, Secret Base. Uwaga. Szybson, to są moje walentynki. 6 walentynek dla ciebie, więc to jest pierwsza walentynka. Czy jesteś creeperem, ponieważ sprawiasz, że moje serce eksploduje? Mocne? Mhm. Podoba ci się? Całkiem ciekawe. Mhm. No, chyba jestem creeperem. Chyba jesteś. Dobra, lecimy dalej. Kolejna walentynka. Co? Zobacz, to jesteś ty, rozumiesz? You, ty. Jesteś zestworzony z byciem jakby opiekuńczym, mega cute, z dobrych przytulasków, wspomagania mi w ogóle takich tam, wiesz, różnych rzeczy. No i to ty, jesteś najbardziej amazing person on this planet. Myślę, że to będzie moje zdjęcie. To no, nie ty przygotowywałaś, co? Nie, no oczywiście Sad Romantics Club to jest mój drugi Instagram, wiesz? Dobra. Okej, rozumiem. Lecimy dalej. Musisz być gravelem, ponieważ... a falling for you. Nie da się tego przetłumaczyć na język polski, bo to przestanie mieć znaczenie, ale wiecie, widzowie, o co chodzi, okej? Okay? Że gravel spada, falling to znaczy jakby zakochiwać się po prostu i to... Ładne? Fajne? Super, fajne, no git. Dziękuję, git. Dobra. I co, jeszcze? O, jeszcze. Tak. Czy jesteś mapą, ponieważ nie mogę się przestać na ciebie patrzeć. A to bardziej mapą. To by trzeba było napisać, że
że jesteś drogą do czegoś tam. Drogowskazem moim. Dobrze, drogowskazem. Dobrze, lecimy dalej. Ojej. Czy jesteś wiedźmą w Minecrafcie, ponieważ jestem pod zaklęciem. Ty się z urokiem taki, wiecie o co chodzi. Dlaczego tak śmiejesz? Ja nie mogę, skąd ty to znalazłaś? Pierwszy raz takie rzeczy widzę. No to jest mega mocne. Dobra, lecimy dalej. Czy jesteś pochodnią, ponieważ oświetlasz mój cały świat, Szymson? Jak nikt inny, rozumiesz? Rozumiesz? A co pisałeś w internecie, że takie coś ci wyskoczyło? Różne ciekawe rzeczy. I dobra, to jest chyba ostatni. Czy jesteś hełmem, ponieważ zawsze jesteś w moim myśli, w sobie, na mojej głowie. Tak, to jest ostatnie. No niesamowita walentynka, ja nie mogę. Coś pięknego. Wiem, wiem. Fajne. Cieszę się, że nie widziałem, nie widziałem takich obrazków nigdy. No widzisz. Nawet nie wiedziałem, że takie memy są. No widzisz, no fajne, widzisz. Fajne, fajne, no dziękuję, no. No proszę cię bardzo, to ja dziękuję, więc widzowie, no. To by było na tyle z tego odcinka. My teraz spędzimy ten walentynkowy dzień sami we dwójkę zapewne. Wpadajcie też do Szybsona, ponieważ on również na dzisiaj cudowny odcinek przygotował, więc wpadajcie koniecznie. I widzimy się jutro 16:00 na kanale. Wpadajcie na mój Instagram, Filipa Instagram. I do zobaczenia. Dzięki za uwagę.